Cześć, w tym odcinku serwisowym chcę Ci pokazać, w jaki sposób możesz przyciąć karbonową rurę sterową. Na załączonym obrazku widać, że rura sterowa jest zdecydowanie za długa i w momencie, kiedy już chcemy ją skrócić, musimy wiedzieć i być pewni tego, że taka wysokość mostka będzie nam odpowiadać. Najlepiej pojeździć, popróbować z różnymi wysokościami, jeżeli robimy to pierwszy raz, a jeżeli podchodzimy do tematu i któryś raz z kolei, no to już nie trzeba nikomu tłumaczyć, o co chodzi. Przy skracaniu czegokolwiek w rowerze, czy to rury sterowej, łańcucha, czy pancerza, musimy się zawsze kierować zasadą dwa razy mierz, raz tnij. Musimy pamiętać, że wysokość kierownicy możemy ustawiać nachylenie mostka. Ten mostek ma akurat minus 10, ale nawet jeżeli skrócimy za bardzo, możemy nieco podnieść kierownicę, zmieniając kąt. Ale to się wiąże ze zmianą mostka. No i też powoduje zmianę, lekką zmianę w wyglądzie kokpitu. Jeżeli pierwszy raz będziesz budował rower z widelcem karbonowym, musisz wiedzieć, że w tych widelcach nie stosuje się standardowej stalowej gwiazdki, ale aluminiowego ekspandera, który działa w podobny sposób jak standardowy korek do rur sterowych. Po prostu się go wpuszcza kluczem imbusowym szósteczką, skręcamy wewnętrzną śrubę, co powoduje rozszerzanie się tych radełkowanych elementów i mocne osadzenie w rurze sterowej. Ekspandery stosowane właśnie w karbonowych widelcach różnią się między sobą. Jak widzimy, ten posiada kołnierz, który opiera się na rurze. Są takie, które są wpuszczone całkowicie do rury sterowej. I sam się zastanawiam nad tym, czy by czasem nie spiłować tego kołnierza, bo on jest po prostu zbędny i by cały korek mógł schować się wewnątrz. No oczywiście trzeba uważać, żeby korek nie wpadł do środka. Jeżeli wpadnie, no to trzeba się bawić, żeby go jakoś wyciągnąć, jeżeli pchniemy go za daleko, prawda? Ale to trzeba po prostu uważać. Do skrócenia rury sterowej potrzebujemy brzeszczot o bardzo drobnych ząbkach, najlepiej 32 TPI, i madło. Uchwyt, który pomoże nam równo skrócić rurę. Maseczka przeciwpyłowa, bo karbon troszkę pyli. Ołówek albo jakiś gwóźdź, którym zaznaczymy miejsce cięcia. Jeżeli mamy wszystkie narzędzia, możemy przejść do następnego etapu, czyli do wymiarowania rury sterowej. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie górnej krawędzi mostka na rurze sterowej. Jest to pierwszy, bardzo potrzebny nam wymiar. Dzięki niemu będziemy mogli wyznaczyć miejsce cięcia. Bardzo ważne, by zmierzyć wysokość tego kołnierza. Jeżeli ekspander nie ma kołnierza i jest całkowicie wpuszczony w rurę sterową, odliczamy około 2 mm poniżej górnej krawędzi obejmy mostka, czyli mniej więcej tutaj. W tym przypadku należy odjąć te 2 mm plus około pół do maksymalnie 1 mm, czyli od 2,5 do 3 mm poniżej krawędzi górnej mostka. Dzięki czemu będziemy mieli pewność, że taki obły kapsel nie będzie się za bardzo opierał na kołnierzu ekspandera. Dzięki czemu mocno dociśnie przy skręcaniu całą rurę sterową ze sterami i nie będzie luzów. Mam już zaznaczone miejsce przecięcia, ta dolna kreseczka. I będę się starał przeciąć minimalnie na tej kreseczce lub nawet pod nią. Wtedy będę miał idealny wymiar. Widelec mam już zamontowany w imadle i w odpowiednim miejscu, więc mogę przejść do następnego kroku, czyli cięcia. Zakładam maseczkę i mam nadzieję, że uda mi się idealnie przyciąć.
Udało się. Zobaczcie, ile jest pyłu. On jest bardziej delikatny niż mąka. Nie chciałbym mieć tego w płucach, dlatego naprawdę zakładajcie maseczkę, jeżeli chodzi o cięcie karbonu. Jak widzimy, rura jest idealnie przecięta. Ten delikatny zadzior usuniemy pilnikiem i mamy rurę skróconą. Elegancko. Tak prezentuje się skrócona sterówka. Widzimy, jak ładnie korek expander mieści się poniżej linii mostka. Teraz możemy założyć kapsel, przyłożyć. Idealnie przylega do mostka. Zostało mi tylko skręcić stery, żeby nie było żadnych luzów. I co? I czekać na dobrą pogodę. Jeżeli ten film Ci się podobał, możesz zostawić komentarz, polubić, a nawet jeżeli masz na to ochotę, możesz zasubskrybować. Będę wtedy wiedział, że taki film może być komuś pomocny przy serwisowaniu roweru. Pozdrawiam serdecznie i do następnego. Cześć!